Po co czytać zapiski wariatki, wspaniałą książkę Aleksandry Młynarczyk-Gemzy? Może po to, żeby uświadomić sobie, że w każdym z nas jest jakaś kruchość, wrażliwość i coś, co może sprawić, że nasz świat niekoniecznie musi być taki unormowany i życie prowadzone zgodnie z regułami. Po to, żeby poczytać o samoakceptacji, o walce ze stygmatyzacją, wgryźć się w intymny portret kobiety, artystki i trochę też poprzeżywać siebie. Książka, którą bardzo serdecznie Wam polecam.